Monika Gerling, witam Państwa w środowym wydaniu programu lokalnego. Rozpoczynamy jak zwykle od wydarzeń, a dziś w serwisie o Komisji Oświaty, nowo powstałych poradniach, propozycjach na ferie oraz brudnych ulicach. A rozpoczynamy od tematu komunikacyjnego. Gdy w roku 2012 tramwaj linii 46 został przejęty przez łódzkie MPK, pojawiły się głosy, że Łodzi nie będzie zależało na jego dalszym funkcjonowaniu. I choć do dziś tramwaj przewozi pasażerów, to kursy są rzadsze, a podróż między miastami trwa coraz dłużej. Czy nad 46 zbierają się czarne chmury? Sprawdzał Kuba Niedziela. Przyszłość linii 46 nie po raz pierwszy staje pod znakiem zapytania. Ostatnio nawet Fakt zainteresował się losem tramwaju łączącego Łódź, Ozorków i Zgierz. Dziennikarzy cytują przedstawicieli Stowarzyszenia na Rzecz Obrony Komunikacji Tramwajowej, którzy uważają, że obsługujący linię łódzki przewoźnik dąży do likwidacji tramwaju. W listopadzie i w grudniu ubiegłego roku na podmiejskim odcinku linii 46 postawiono liczne ograniczenia prędkości. Sądzimy, że są to kolejne przygotowania do zmniejszenia atrakcyjności tego połączenia, do wydłużenia czasu przejazdu i zmniejszenia częstotliwości kursowania tramwaju. Na odcinku od Emilii do Ludźmierza tramwaj musi zwalniać do 20 km na godzinę. Gorzej jest jeszcze w okolicach Słowika i Aleksandrii. Tam motorniczy nie powinien jechać szybciej niż 10 km na godzinę. Miejskie usługi komunikacyjne w przesłanym do redakcji mailu tłumaczą, że ograniczenia prędkości to skutek złego stanu torowiska i troski o bezpieczeństwo pasażerów. Kiedy MPK przejmowało linię, było to półtora roku temu, niecałe dwa lata temu, sygnatariusze porozumienia twierdzili, że stan infrastruktury pozwala na bezpieczne prowadzenie przewozów, więcej, że komfort podróżowania na tej linii jeszcze wzrośnie. Stowarzyszenie uważa, że władze gmin, przez które kursuje tramwaj, niedostatecznie interesują się jego losem. Nie rozmawiają z łódzkim przewoźnikiem na temat wprowadzonych zmian, bezwolnie przyjmując ograniczenia w kursowaniu linii. Przedstawiciele samorządu ripostują, że z Łodzią współpracują w ramach projektu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Są prace na łomie związane z przygotowywaniem dokumentacji do aplikowania o środki na pełną modernizację tej linii. Zawierając takie porozumienie wspólne odnośnie tramwaju 46, zakładaliśmy, że w ten sposób uda nam się pozyskać środki zewnętrzne, środki z Unii Europejskiej. Tramwaj łączący Łódź z sąsiednimi miastami jest częścią projektu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Jednocześnie władze miasta i gminy Zgierz przyznają, że nie mają możliwości wywierania nacisku na władze Łodzi. Pozostaje wiara w realizację projektu partnerskiego i przeświadczenie, że także Łodzianom powinno zależeć na funkcjonowaniu 46. Ta linia ma przyszłość przed sobą, ponieważ to, co się dzieje w gminie Zgierz, plany zagospodarowania na polach luźmierskich. Możliwe, że i mieszkańcy Łodzi będą chcieli dotrzeć do powstających tam zakładów pracy. To przyszłość. Tymczasem, jak donosi Stowarzyszenie Obrońców Tramwaju, MPK planuje, aby 46 pokonywała odcinek Ozorków-Helenówek w jeszcze dłuższym czasie. Miałoby to zajmować ponad 70 minut. I przechodzimy do tematu samorządowego. Radni Urzędu Miasta dostrzegają plusy funkcjonowania w mieście czterech nowych poradni: chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, chirurgii onkologicznej, medycyny sportowej i rehabilitacyjnej. Podczas ostatniej Komisji Zdrowia radni postanowili je odwiedzić. Towarzyszyła im Beata Piechota. O tym, gdzie odbędzie się komisja wyjazdowa, decydują zgierzscy radni. Tym razem podjęli oni decyzję o odwiedzeniu Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu. Radnym przedstawione zostały informacje na temat czterech nowych poradni funkcjonujących od grudnia. Każde nowe poradnie w naszym mieście są jak najbardziej pozytywnie odbierane przez naszych mieszkańców, a tak najbardziej przez osoby, które potrzebują tego rodzaju poradni. Pacjenci przychodzą, interesują się. Nasi lekarze z tych czterech poradniach przyjęli mniej więcej w okresie grudnia ponad 25 osób. Poradnie ułatwiają dostęp do profilaktyki zdrowotnej. Zdrowie zazwyczaj doceniamy wtedy, kiedy je tracimy albo kiedy ktoś z bliskich choruje, bądź my sami. Więc dlatego ja uważam, że należy stawiać bardzo mocno na tą profilaktykę. Dzięki powstaniu nowych poradni będziemy mogli bardziej dokładnie i bardziej o większym spektrum działania
potraktować pacjentów, czy prawda, pomóc pacjentom z rejonu Zgierza, ze Zgierza właściwie i z tu okolic? Odbiciem funkcjonowania już poradni onkologicznej jest fakt, że u dwóch pań, które przynależą do MZPR-u, choć wszyscy mogą tutaj korzystać z naszych usług, wykryto już zmiany piersi. Panie te będą poddane dalszej diagnostyce. Lekarz medycyny sportowej w kwietniu przyjąć ma grupę około 40 osób. Dyrektor Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych cały czas stara się o przyznanie kontraktów NFZ. Nie ukrywam, że jest to najistotniejsze i dbamy o to, aby pacjenci nie musieli płacić, choć wiem, że nie są to duże kwoty, ale jednak. Także miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku kontrakty będą. Daj Boże, żeby Miejski Zespół uzyskał ten kontrakt, bo bez kontraktu to widzi mi się tu ciężko. No, a fundusz, no nie wiem, jak on to oceni. Daj Boże, żeby dobrze. Podczas wizyty mówiono wiele o przyszłościowym rozwoju Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych, konkretniej powstaniu kolejnych poradni, w tym poradni geriatrycznej. Taka poradnia jest potrzebna. No. To nie tylko Zgierz się starzeje, wszyscy się starzeją w całej Polsce i te pomysły i Owsiaka i innych na świeczniku, że tak powiem, którzy coś mogą zrobić, to są na pewno bardzo wartościowe. Chcemy stworzyć poradnię preluksacyjną, czyli to jest to, co potrzebne jest młodemu noworodkowi, który się rodzi, żeby prawidłowo mógł się rozwijać dalej, czyli profilaktyka w dziedzinie prawidłowego rozwoju stawów biodrowych u dzieci. W Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych tkwią chęci rozwoju. Ma on wiele planów na przyszłość. Ile z nich uda się zrealizować, to się okaże. Jak na razie dotychczas utworzone poradnie cieszą się zainteresowaniem ze strony pacjentów. Ponieważ jutro odbędzie się sesja Rady Miasta Zgierza, pozostańmy jeszcze w temacie samorządowym. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Miasta Zgierza dyskutowano głównie o planach restrukturyzacji placówek podległych miastu. Dyrektorzy szkół i przedszkoli na polecenie prezydent Zgierza musieli do końca roku zadeklarować, gdzie będą szukać oszczędności. Część pomysłów przedstawionych wzbudziła kontrowersje. Kuba Niedziela. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta sporo dyskutowano o zgierskiej oświacie i to nie tylko w kontekście uchwalanego budżetu. Radni pytali o dokument, jaki w grudniu trafił na biurka dyrektorów podlegających miastu placówek oświatowych. Pani prezydent chciała uzyskać informacje, w jakich obszarach dyrektorzy widzą ewentualne możliwości działania w celu uzyskania oszczędności. Samorządowców niepokoiło, czy przygotowywane w trybie pilnym plany restrukturyzacji szkół i przedszkoli zakładać będą zwolnienia pracowników, zarówno wśród nauczycieli, jak i personelu pomocniczego. Temat wymaganych oszczędności powrócił podczas zeszłotygodniowego zebrania Komisji Oświaty. Z tym, że radni uzyskali już do wglądu nadesłane przez dyrektorów propozycje. Część z nich zaskoczyła samorządowców. Niektórzy dyrektorzy widzą możliwość na przykład ograniczenia przygotowań dzieci do matury w klasach trzecich w liceum, albo widzą na przykład ograniczenie lekcji WF-u, czy łączenie lekcji językowych, zwolnienie pań bibliotekarek, kucharek, pań sprzątających. Chcą zabrać zajęcia niektóre, szczególnie zajęcia wyrównawcze. Mniej kontrowersyjne propozycje zakładały wynajmowanie pomieszczeń, zmniejszenie kosztów usług telekomunikacyjnych czy wymianę oświetlenia na energooszczędne. Część dyrektorów wyszczególniła, co do tej pory zostało zrobione. Zdarzały się też odpowiedzi, że dana szkoła nie jest już w stanie dokonywać redukcji. Według Związku Nauczycielstwa Polskiego taką informację można wyczytać z większości pism, nawet tych proponujących redukcję zajęć. Ten dyrektor chce powiedzieć, że jeżeli to zrobi, to ta szkoła nie będzie funkcjonować tak bezpiecznie i tak dobrze jak do tej pory. Chcieli dać jasny sygnał prezydentowi miasta, że tutaj już nie da się dalej na niczym oszczędzać. Radni oczekują na ustosunkowanie się prezydent miasta do zaproponowanych jej planów oszczędnościowych. Nie widzimy możliwości restrukturyzacji poprzez zwalnianie pracowników oświaty. Absolutnie, bo nie tędy droga. Jeżeli już, miasto powinien sprawować mecenat nad placówkami od strony głównie mediów, bo to jest największy koszt każdej szkoły. Czyli jeżeli szkoły byłyby ocieplane, no to koszty placówek by na pewno zmalały. Szkopuł w tym, że podczas minionych 3 lat nie przeprowadzono termomodernizacji w żadnej placówce podległej miastu. Podobne prace są planowane. Staramy się w tej chwili przygotować program termomodernizacji tych jednostek.
i wiadomo, że w jakimś czasie, myślę, że dwóch kadencji, jest możliwość przeprowadzenia tej termomodernizacji. Jednocześnie zastępca prezydent miasta tłumaczy, złożone przez dyrektorów propozycje to dopiero punkty wyjścia do dyskusji. Mówienie o cięciach etatów jest w tym kontekście przedwczesne. Restrukturyzacja przez redukcję zatrudnienia może odbić się na jakości nauczania, na opiece nad naszymi dziećmi, a tego prezydent miasta na pewno nie chce w żaden sposób zmniejszać. Stąd mówię, jest to materiał jakiś wyjściowy do rozmów. Przedstawione plany zostaną poddane analizie. Prezydent chce też rozmawiać z dyrektorami placówek bezpośrednio. Wnioski mają zostać zaprezentowane radnym na marcowym posiedzeniu Komisji Oświaty. Rozkładające się odpady i nieprzyjemny zapach. Jak twierdzą zgierzanie, takie widoki towarzyszą im podczas spacerów po osiedlowych ulicach. Ulica Parzęczewska i Gałczyńskiego wymagają posprzątania od dłuższego czasu. Mieszkańcy stracili cierpliwość do brudu. Poprosili naszą redakcję o wyjaśnienie sprawy. Zajęła się nią Beata Piechota. Obrazy pokazujące, że Zgierz do najczystszych miast nie należy, emitowane były na antenie telewizji Centrum nieraz. Tym razem problem dotyczący brudu poruszyli mieszkańcy osiedla 650-lecia. Ulice Gałczyńskiego i Parzęczewska są zaniedbane i zanieczyszczone. Na trawnikach można znaleźć różnego rodzaju śmieci. Zalegają na nich również gnijące liście. Na jesień nie było to w ogóle posprzątane. I te liście opadły z tego drzew i to leży, powstaje normalnie taka, jak to brud, smród, a my tu mieszkamy na osiedlu, my to wszystko wdychamy. Pan Marian próbował o tej sytuacji porozmawiać z władzami. Byłem tutaj i w Urzędzie Miasta, i byłem w Sejmie tak samo, w administracji zgierskiej. Nic w ogóle się tym nie kwapi, że w ogóle się tym porządkiem zająć. Zgierzanina odesłano w końcu do starostwa powiatowego, dalej do powiatowej spółki infrastrukturalnej. Pan Marian zrezygnował i nie udał się do placówki. Postanowiliśmy uzyskać informację, czy w niedalekiej przyszłości brud zniknie z osiedlowych ulic. Okres jest w tej chwili taki, kiedy my się przygotowujemy. Robimy kalendarze wszystkich prac potrzebnych, przygotowujemy, objeżdżając teren i patrząc, co trzeba zrobić, co trzeba poprawić jeszcze po jesieni. A poprawek może być sporo. Mieszkańcom zgierskiego osiedla nie podobają się takie widoki. Jest brudno, w niektórych tego to wiatr przewieje, ale sprzątania nie ma takiego, jak powinno być. Uważam, że nie jest za czysto. Liście chyba też zalegają jeszcze? No na pewno. Proszę panią, tu nie było sprzątane przez cały rok. Starostwo zarządza tym terenem, proszę panią. Notabene, nie tylko tu. Było informowane starostwo. Nie mają pieniędzy. Gdyby powiat miał możliwości finansowe większe, to zupełnie inaczej można by było zaplanować i prowadzić te prace. Natomiast lwia część to są zobowiązania, jakie powiat dostaje. Natomiast nie dostaje na to subwencji żadnych. I to jest cały problem powiatu. I to się odbija również na spółce. Spółka, nie mając określonego budżetu na pewne zadania lub mając, ale skromny, musi przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo osobom korzystającym z dróg powiatowych. Spółka przeprowadza teraz przetargi, jest na etapie rozstrzygania złożonych ofert. Prezes ma zamiar ją udoskonalić. Widzę większe możliwości ze stworzeniem szybszego reagowania i niższych kosztów niż do tej pory one miały miejsce. A jak na razie jest na co reagować. Gnijące na trawnikach liście i odpady to nieprzyjemny widok dla zgierzan. Zalegający przy krawężnikach piach nie tylko wygląda nieestetycznie, ale także przeszkadza w poruszaniu się po drogach. A teraz przed telewizory zapraszamy najmłodszych. Już od poniedziałku rozpoczynają się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego. Uczniowie, którzy nie wyjeżdżają na ferie poza miasto, nie będą się nudzić. Zgierskie placówki kulturalne oraz sportowe przygotowały mnóstwo atrakcji, jakich sprawdzała to Beata Piechota. Miejskie instytucje zadbały o to, żeby ferie zimowe upłynęły uczniom zgierskich szkół pod znakiem dobrej zabawy. MOK w Zgierzu zaplanował atrakcje z różnych dziedzin sztuki. Czwartek w pierwszym tygodniu ferii i w czwartek w drugim tygodniu ferii zapraszamy na godzinę 10, 10.30 dokładnie, na zabawy plastyczne organizowane tutaj przez artystów
i prowadzone, animowane przez artystów Stowarzyszenia Młyn. Warsztaty teatralne dla dzieci to we wtorek 28 stycznia prowadzi Agata Drewnicz, aktorka teatru Art 51. Oprócz tego niedzielne poranki filmowe dla dzieci, ferie z kinem Amok, sesje fotograficzne dla dzieci czy zajęcia zumby i aerobiku. Ferie z Miejskim Ośrodkiem Kultury zakończy koncert zespołu Kowia, który odbędzie się o godzinie 19.31 stycznia w sali teatralnej. Nowa formacja, która powstała parę miesięcy temu. No, fajna muzyka, trochę elektro, z piosenki śpiewa Aneta Jóźwiak. Paweł Miłosz gra w tym zespole i Kuba Kowalski, także to będzie na zakończenie dla młodzieży. Atrakcję dla młodzieży przygotowali także zagraniczni wolontariusze, ale to pozostaje na razie tajemnicą. Dawid z Hiszpanii i Natalia z Mołdawii, oni chcą coś zrobić, ale jeszcze nie powiedzieli co. Natomiast szczegółowy program i kiedy na przykład będą te zajęcia z niespodzianką, można zobaczyć na naszej stronie internetowej www.moksgierz.pl lub na naszym profilu na Facebooku. Podczas ferii nie może zabraknąć rozrywek dla najmłodszych Zgierzan, o co zadbali pracownicy Centrum Kultury Dziecka. W tym roku przygotowaliśmy, jak zawsze, zajęcia artystyczne dla naszych najmłodszych. Są to zajęcia plastyczne, rytmiczne, muzyczne. Mamy też zaplanowane wyjścia w teren. Do Fabryki Karmelu będziemy pokazywać, ale nie my, tylko Państwo, którzy zajmują się tym, jak tworzyć cukierki. Przygotowaliśmy jeszcze wyjście do zaprzyjaźnionej księgarni Słowosfery, w której będą nam opowiadać, jak to powstają książki. Młodzieżowy Dom Kultury zapowiedział dni otwarte, co oznacza, że wszystkie zajęcia organizowane przez placówkę będą w okresie ferii bezpłatne i nie wymagają zapisów. Akademie Małolata, plastyka, fotografia, wokalne, keyboard, gazeta młodzieżowa. Wszystko, co robimy w ciągu roku, jest dla młodzieży. Można sobie przyjść, obejrzeć i się wtedy zastanowić, czy nie dołączyć na dłużej. Atrakcją spoza oferty całorocznej będzie bal karnawałowy dla najmłodszych. Piżama, party, strój każdy raczej ma. Trzeba ubrać się w strój nocny, w piżamę, koszulę nocną, szlafrok, bamboszki na nogi i też to jest taka impreza koszyczkowa. My fundujemy watę cukrową i to 28 zapraszamy młodsze dzieci. To nie wszystko, co przygotowały na czas ferii zimowych zgierskie placówki. Półkolonie oraz inne atrakcje sportowe przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Szereg warsztatów tanecznych oferuje Spółdzielczy Dom Kultury SEM. W ofercie znajduje się także cykl zajęć edukacyjnych zorganizowany przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną. Z pewnością wszyscy żądni wrażeń w czasie zimowego wypoczynku znajdą coś dla siebie. Dzieci tęsknią za mroźną i przede wszystkim śnieżną zimą. W Miejskim Ośrodku Kultury w Zgierzu najmłodsi w nietypowy sposób prosili, by dała o sobie znać. Śpiewano i tańczono podczas festiwalu sopelkowych dźwięków. Międzyprzedszkolny festiwal sopelkowych dźwięków odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury po raz drugi. Był bardzo fajny. Dzieci mimo skromnych warunków lokalowych, ale przyjaznych, są już kolejny rok u nas. Bardzo się cieszymy. Zgłosiło się 6 przedszkoli i sporo dzieci. Wesoło było i tanecznie. Tematyką festiwalu były tańce zimowe. Dzieci przebrane za śnieżynki, świętych Mikołajów prezentowały rozmaite figury taneczne. Energiczne przedstawienia podobały się zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom, dziadkom. Bardzo ładnie dzieci się występowały, bardzo nam się podobało wszystkim. Cieszymy się bardzo, że jesteśmy tutaj i oglądamy naszą wnuczkę i w ogóle wszystkie dzieci. Pięknie, wszystkie bardzo pięknie występują. Trudno było tak tańczyć? Łatwo, bo ja ten 2 razy tylko ćwiczyłam. Długo się uczyłaś? Miesiąc, 2 uczyliśmy się. Rośnie nam nowa kadra artystów we wszelkich dziedzinach sztuki. Zwycięzców wybrali najmłodsi. W porozumieniu ze swoimi nauczycielami.
z paniami z przedszkola, także nie będzie tutaj przypadkowych wyborów. Zimo nasza, zimo zła, jedzie z nami w dal. Choć festiwal miał formę konkursu, to jednak doceniono wszystkie występy. Nie ma wygranych, nie ma przegranych, wszystkie dzieci są nagrodzone. Kolejna tego typu zabawa odbędzie się za rok, ale już teraz warto ćwiczyć kroki taneczne. To już wszystkie informacje, jakie przygotowali dziś dla Państwa dziennikarze programu lokalnego. Proszę o pozostanie z nami. Już za chwilę relacja z niedzielnego 22. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja już się z Państwem żegnam. Proszę o pozostanie z nami. Do zobaczenia.